Mamy takie wyrażenie wymierne. W liczniku mamy 14x² plus 7x, a w mianowniku 14x. No i naszym celem jest uproszczenie tego wyrażenia, no, czyli zapisanie go w innej, prostszej postaci, tak żeby dla każdego x oba te wyrażenia miały tę samą wartość. Więc to jest, jak x jest jakąś liczbą, to jest ułamek i wiemy, że wartość ułamka się nie zmienia, jeżeli podzielimy licznik i mianownik przez tę samą liczbę. No to zobaczmy. Widzimy tutaj na przykład, że w liczniku każdy wyraz dzieli się przez x, no i w mianowniku też ten x moglibyśmy tutaj podzielić przez x, prawda? No nawet przez 7x, czyli właściwie z licznika możemy zapisać 7x wyłączyć, prawda? Czyli w licznik możemy zapisać tak, 7x razy, co tu będzie? 14x², no to trzeba przez 2x pomnożyć 7x, tak? 14x² to jest 7x razy 2x, plus 1, no i na dole 14x to jest, napiszmy, 7x razy 2. No i teraz widzimy, że licznik i mianownik mogę podzielić przez 7x, no i zapisać, że to jest 2x plus 1 przez 2, czyli w innej jeszcze być może prostszej postaci po prostu x plus 1/2. Czyli nasze wyrażenie 14x² plus 7x podzielić przez 14x, no zapisaliśmy jako x plus 1/2. No właśnie. Ale czy te wyrażenia są naprawdę, mają tę samą wartość dla każdego x? Otóż no, podstawmy na przykład x równe 0. Prawda? Dla x równego 0, jak tu podstawimy, to dostajemy 1/2. No ale tu dla x równego 0 to nie bardzo możemy obliczyć, dlatego że mamy 0 w mianowniku. Prawda? Czyli musimy pamiętać o tym, co się nazywa dziedziną. Otóż dziedziną wyrażenia wymiernego, które jest tak zapisane, no, są z definicji wszystkie te xy, dla których mianownik się nie zeruje. Czyli jeżeli piszemy takie wyrażenie wymierne, to jakby w konwencji jest, że ono jest określone, ma sens dla wszystkich xów, dla których mianownik się nie zeruje, czyli dla xów różnych od 0. No i tego zwykle nie musimy dopisywać, to jakby rozumiemy przez, jest taka konwencja, że rozumiemy przez to, że jak piszemy tak, to mamy na myśli, że liczymy wartość tego wyrażenia tylko tam, gdzie xy są, gdzie mianownik jest różny od 0. Natomiast tutaj, znowuż, jak mam takie wyrażenie x plus 1/2, to ja nie mam żadnych ograniczeń na x, prawda? Mogę obliczyć jego wartość w każdej liczbie rzeczywistej x. No i popatrzmy, że tutaj straciliśmy tę informację, że x było różne od 0, dzieląc przez 7x, prawda? Podzieliliśmy licznik i mianownik przez 7x. No tak wolno zrobić dla xów różnych od 0. Dla x równego 0 no nie ma sensu dzielenie licznika i mianownika przez 0. Wobec tego, prawda, te wyrażenia nie są kompletnie równoważne, dlatego że to wyrażenie ma sens dla x równego 0, a to nie. Więc żeby mieć kompletnie równoważne wyrażenia, to tę informację o tym, o dziedzinie wyrażenia wymiernego, którą straciliśmy, dzieląc tutaj licznik i mianownik przez 7x, musimy uzupełnić i napisać, że to jest tak dla xów różnych od 0. Czyli jest tak, że to wyrażenie jest równoważne wyrażeniu x plus 1/2 z założeniem, że x różne od 0. No, czyli tę dziedzinę musimy pamiętać po prostu o dziedzinie wyrażenia wymiernego. Tutaj nie musimy pamiętać, dlatego że jakby no, ten napis przez konwencję ma sens tylko tam, gdzie mianownik jest różny od 0, ale tutaj właśnie tę informację straciliśmy i musimy o niej pamiętać, tutaj dopisując ją jakby jawnie. Dobrze, weźmy jeszcze jeden przykład. No, co do zasady jest to samo, prawda? Mamy licznik przez mianownik. Teraz patrzymy, czy tutaj da się coś skrócić, więc tak, zapiszmy to sobie mianownik na przykład. No, tu jest 34z³, 51z², więc na pewno z² możemy wyłączyć z mianownika. No i też obie te rzeczy się dzielą przez 17, czyli mianownik to możemy zapisać 17z² wyłączyć, no i co, tutaj nam zostanie 2z, prawda, 17 razy 2 to jest 34 i 17 razy 3 to jest 51, czyli 2z minus 3. No i tutaj też możemy z licznika wyłączyć 17z², wtedy nam zostanie z plus 1. I co teraz mamy? I teraz mamy w liczniku licznik i mianownik możemy podzielić przez 17z². No i dostajemy z plus 1 przez 2z minus 3. No ale właśnie, teraz Podobnie musimy pamiętać o tym, że to wyrażenie jako wyrażenie wymierne no jest określone dla jakich zetów? No dla takich, dla których się mianownik nie zeruje, czyli 2z minus 3 różne od zera. Możemy podstawiać tutaj wszystkie liczby, no takie, że 2z minus 3 jest różne od zera, czyli z różne od 3 drugich. Natomiast tutaj po drodze podzieliliśmy przez 17z kwadrat. No, to ta operacja ma sens, o ile z jest różne od zera. No i właśnie to jest znowuż ta sytuacja, że dziedziny tych dwóch wyrażeń są różne. Teraz jeżeli chcemy mieć te wyrażenia, żeby to były równoważne wyrażenia, to musimy tę wiadomość o tym, że to jest postać wyrażenia wymiernego o pewnej dziedzinie innej niż, która niż wynika z samego zapisu, dopisać tutaj, czyli z różne od zera. Prawda? Dlatego, że no, gdzie tutaj mianownik się zeruje, może to jeszcze jawnie zapiszmy. No mianownik to jest w postaci iloczynowej 17z kwadrat razy 2z minus 3. I gdzie to jest 0? No to jest iloczyn dwóch liczb. Prawda? Iloczyn jest 0 wtedy, kiedy jedna z nich jest 0. Czyli wystarczy, aby jeden z czynników był 0. Czyli co? 17z kwadrat równe 0, czyli z jest równe 0 lub 2z minus 3 równe 0. Czyli dodając 3 do obu stron mamy 2z równe 3, dzieląc przez 3z równe 3 drugie. Czyli dziedziną naszego pierwotnego wyrażenia wymiernego są wszystkie liczby różne od 0 i różne od 3 drugich. Natomiast w tej postaci dziedziną są tylko wszystkie liczby różne od 3 drugich. Wobec tego, żeby mieć wyrażenia równoważne, musimy dołożyć wiadomość o tym, jaka była pierwotna dziedzina naszego wyrażenia, którą straciliśmy, dzieląc tutaj licznik i mianownik przez z kwadrat. Czyli znowuż te wyrażenia są równoważne przy założeniu, że z jest różne od zera. Znowuż używamy tutaj konwencji, że wyrażenie wymierne bez żadnych komentarzy jest zdefiniowane dla wszystkich xów, zów tutaj, gdzie mianownik jest różny od zera. Czyli tutaj to wyrażenie jest zdefiniowane dla zów różnych od zera i różnych od 3 drugich, a to wyrażenie jest zdefiniowane dla zów różnych od 3 drugich. Żeby mieć równoważność, musimy tutaj wiadomość o tym, że z było różne od zera, dopisać, no bo znowuż straciliśmy ją tutaj, dzieląc licznik i mianownik przez z kwadrat.